To nie jest wprawdzie ta ławeczka, na której siadywał Józef Piłsudski w Druskiennikach, ale za moimi plecami jest ratniczanka, nad brzegiem której spacerował, chodząc w stronę Niemna, do którego ratniczanka wpływa. Siadywał sobie wówczas na ławce, odpoczywał, układał pasjansa, rozmyślał o ważnych sprawach dotyczących Polski. Tu uwielbiał spędzać czas, zwykle raz do roku, co najmniej do Druskiennik przyjeżdżał. Zachęca, aby każdy, jeżeli ma taką okazję, Druskienniki są nieopodal polskiej granicy, odwiedził to miejsce. Wprawdzie trudno odnaleźć ślady obecności Józefa Piłsudskiego w Druskiennikach. Obecne władze nie chcą tego eksponować, ale każdy Polak z całą pewnością trafi nad urokliwy brzeg Ratniczanki, aby przespacerować się nią w stronę Niemna, tak jak robił to w okresie dwudziestolecia międzywojennego Józef Piłsudski. Pozdrawiam serdecznie z Druskiennik, Zbigniew Giżyński.